Dzień dobry Państwu, Szczepanionko, tydzień 7 minut i niewiele godzin do nowego roku. Ale chciałbym, żebyśmy wystartowali zakończeniem ostatniej sesji, najważniejszej sesji, czyli budżetowej. W zasadzie wszystko było ustalone, ale chciałem Wam pokazać tylko trzy fragmenty. Jeden, który rzucił mi na kolana, czyli bardzo rzadki. W o występ radnej Żółtowskiej. Nie wiem, nie bardzo mnie rozśmieszył, bardziej mnie zażenował, ale obejrzyjcie sami. To prawda, przez pięć lat nie zawiodłam się na tej ekipie. Nie zawiodłam się na pani burmistrz, nie zawiodłam się na takim na, na, na na sekretarzu, na pani Iwonie. Za to wam z całego serca dziękuję. Dzisiaj, dzisiaj dokończę. Dzisiaj mieszkańcy, dzisiaj mieszkańcy naszego miasta nie muszą już wyjeżdżać gdziekolwiek. Nie muszą zachwycać się Karlinem, nie muszą się zachwycać, zachwycać innymi miastami. Uważam, że tak dużo w ciągu tych pięciu lat, pięciu lat zrobiła ta kobieta nasza burmistrz. Dziękuję bardzo i życzę pani w następnej kadencji. No, podobno niektórzy radni nie bardzo wiedzieli, co robić z oczami, ale manifest pani Elżbieta wygłosiła, a wszystko odbyło się pięknie. No, czy do końca pięknie, to nie wiem, bo tam jeszcze było coś nieco o jakichś wskaźnikach, o zadłużeniach. Ale generalnie, poza poprawką radnego Borkowskiego, nikt się specjalnie nie wychylił. Radny Siwek usprawiedliwił władzę, na co wystąpienia radnego Sosnowskiego zareagował radny Kołacki, który powiedział coś takiego. Jeżeli uspokoję radnego Sosnowskiego, jeżeli jestem w stanie to zrobić, to. Jak widzicie, zadeklarował uspokojenie radnego, chyba mu się to troszkę udało, ale zadziwiła mnie dziwna riposta radnego Czurko, a który nie wiem kogo miał na myśli, ale powiem otwartym tekstem, że podejrzewam, że radnego Siwka. Co powiedział radny Czurko zaskakującego? Proszę bardzo. Jako mieszkaniec, jako Radny tego miasta pyta, natomiast nie wiem, czy niektórzy jako radni pytają na przykład jako radni, czy mieszkańcy Sianowa, czy mieszkańcy Białogardu. Bo jeżeli jako mieszkańcy Sianowa, to niech się nie odzywają, a jeżeli są mieszkańcami Białogardu i radnymi Białogardu, to tak, to mają do tego prawo. Także nami widzicie tajemniczo miasto Sianów, miasto Białogard, Rada Miasta i Rada ale podejrzewam, że do kampanii niewiele zostało i wiele z tych rzeczy zostanie, że tak powiem, rozświetlonych i wyjaśnionych. Budżet został przyjęty. Nie był to budżet moich marzeń. Tradycyjnie komisje spotkały się dzień lub maksymalnie dwa przed sesją budżetową. Bardzo uczciwie przepracowały. No, czego się czeka? Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała uwag. Co prawda lekko przypominało to kopii w klej, ale gicio jest. No, nie do końca. Ale dobra, wkraczamy w nowy rok. Nie narzekajmy i tak będzie poprawek budżetowych. Mult. Skąd weźmiemy pieniądze? Niech się martwi teraz nowy rząd, ale żeby była jasność. To kilka rzeczy chciałem Wam rozświetlić, w zasadzie przedstawić swoją opinię. Jeśli chodzi o manufakturę spożywczą i manufakturę rolną, to prawdopodobnie jest problem z uzyskaniem lokalizacji pod manufakturę rolną, a manufaktura spożywcza idzie pełnym tempem. No poza drobną uszczypliwością ze strony Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-gospodarczych, który upomniał się w myśl zapisów umowy o wcale nie taką drobną kwotę za działkę, na której powstaje manufaktura spożywcza. Porozumienie zostało podpisane i powiat zapłaci do Stowarzyszenia IRKA 200 tysięcy złotych. Ja bym jeszcze im sprzedał ten budynek w Tychowie, który naczelny y, propagator y, nabył y, kilka lat temu za grubo ponad 300 tysięcy, a budynek i działka nadal jest własnością stowarzyszenia. Ale to drobny szczegół. Tak się zastanawiam. Te pisowskie pieniądze, które poszły, no, mógłbym powiedzieć, że Fundusz Sprawiedliwości też służy naprawianiu szkód, które powstały przez różnych ludzi, którzy naruszyli prawo. No te 200 tysięcy na RTG w ostatnim rzucie pisowskich pieniędzy powinno generalnie cieszyć, no ale wszyscy uśmiechnięci tylko zapominają, że większość pieniędzy była, że tak powiem, kampanii. Jakbym to chciał podsumować tą działalność, która nigdy nie została rozliczona i mam nadzieję, że będzie, to w krótkim, zmontowanym przeze mnie filmiku, który skomentuję w tle. Proszę bardzo obejrzeć. Wybaczyć nie znaczy zapomnieć. Przed wyborami poseł żepa no... Platforma Obywatelska, wszyscy zadowoleni. No i 6 października piękna sprawa, manufaktura w tle Czesław Hoc, poseł. No, 13 października, chwilka przed głosowaniem, grupa zwarta, uśmiechnięta, Czesław Hoc oczywiście w tle. I oczywiście wicestarosta nie umieszkał stwierdzić, że gdyby nie PiS, to Białogard chyba by zbankrutował. Polacy wybrali a miłość zgasła. Poseł Żepa pojawia się coraz częściej obok. Piotrusia pana tutaj Mikołajki, jacy uśmiechnięci, zadowoleni. Oni teraz kochają Białogard, patronują wszystkiemu, co się da i liczą na to, że nasza pamięć jest króciutka, a nie 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 jest taka krótka. Bo drodzy Państwo, PSL nie tylko ustami posła Rzepy, ale też ich szefa Kosiniaka-Kamysza gwarantuje, że PiS pogoni i za wszystkiego rozliczy. Więc panowie, bez ściemy, proszę rozliczyć i pokazać do dna to, co przez lata chowali przed nami pod hasłem tajne przez poufne, wolno tajemnica przedsiębiorstwa, i możecie mi wierzyć lub nie, gdyby w nadchodzących wyborach zmienił się starosta i zarząd powiatu, może kiedyś dowiemy się historycznych rzeczy. Jak to przebiegało, ile kosztowało. Bo na dzisiaj szpital został uratowany, powstają manufaktury. E, wita starosta, Balcerzak wyrzucony, jak to mówię, popularnie nazbity pysk, bez żadnej reakcji czołowego trzonu koalicji powiatowej PiSu. Wszyscy siedzą cicho, bo PiS przyjacielem ich bezsprzecznie był. Teraz szukają bez podziałów, z podziałami drogi do ulokowania się w nowej władzy. Partie robią zamiary skoku na samorządy, na sejniki wojewódzkie, wielu się już ślini, a, a to prezydent Krzystek, a to e, słynny filmik z wicemarszałkiem Kustoszem, który został usunięty z PSL-u. No czyli obecny PSL-owiec ściska się z kimś, kto za zasługi został z PSL-u po prostu wyrzucony. I gdyby to wszystko dodać do kupy, to dziwi mnie, że nie ma reakcji PSL-u. O co tu chodzi? Czyżby tylnymi drzwiami pan przyszły kandydat na burmistrza, pan Pakuszto, szukał tylnych drzwi do poparcia w nadchodzących wyborach? Jeżeli PSL poprze tego kandydata, będę to uważał za hipokryzję, minięcie się z powołaniem. Ach, a propos powołania, słyszałem żart, który kursuje po mieście, nie wiem czy inspirowany przeze mnie że istnieje plan, aby za zasługi zmienić nazwę naszego największego kościoła, czyli pod wezwaniem Piotra. Tak, pod patronatem, pod wezwaniem e, oczywiście przy muzyce e, organowej i śpiewaniu chóru, który tylko i wyłącznie będzie śpiewał peany na temat a przyszłego kandydata. Mam nadzieję, że też ktoś się zainteresuje, bo nowy rząd, nowa władza bardzo prze do podziału państwo-kościół. Więc te umizgi grupy, która prze do wyborów do jednego z centrów kościelnych w naszym mieście jest widoczna, żenująca i zakrawająca lekko nakpinę. No trudno. Mógłbym zażartować, że pani burmistrz mogłaby się uśmiechnąć do mojego proboszcza księdza gardulskiego, ale mam nadzieję, że on nie da się wplątać w żadną politykę w przeciwieństwie do innej strefy naszego miasta. Także, drodzy mieszkańcy, cieszmy się tym, co jest. Cieszmy się tym, co będzie. I nie zapominajmy o tym, co było. Bo, tak jak wspomniałem na filmiku, wybaczyć nie znaczy zapomnieć. Nie wolno popełniać e, takich błędów bez reperkusji, bez rozliczania. A to, że Białogard miejscami pięknieje, miejscami nie, to jest zasługa nas wszystkich. I ostatnia wrzutka, bo przed przedkampanijna, zastanówcie się. Zastanówcie się, na kogo będziecie głosować do Rady Powiatu, do Rady Gminy, do Rady Miasta. Będzie tam mnóstwo ludzi funkcyjnych. Dyrektorów, prezesów, kierowników, czyli w pewnym sensie ludzi uzależnionych od przyszłych włodarzy. Czy to będzie starosta, czy burmistrz, czy wojt. Nie dajcie się nabrać. Ci ludzie. Będą mieli przez całą kadencję związane ręce, będą ludźmi władzy. Nie wiem, na co oni liczą, że pracownicy gremialnie zagłosują, bo co? Będą się bali utraty pracy, e, e, utraty kolegów, przyjaciół i tak To niech oni są sobie tymi prezesami, dyrektorami, nie wybierajcie ich. Nie, nie. Kiedyś się żartowało, że rady składały się z nauczycieli i lekarzy. Nie dopuśćmy do tego, żeby rady składały się z dyrektorów i prezesów, bo to niczemu dobremu nie służy. Rozwiążmy im te ręce i niech oni pracują tam, gdzie pracują, a rady zostawią dla ludzi niezwiązanych w żaden sposób żadnym programem, nawet z tym, rodzina i znajomi na swoim. Do tworzenia list kampanii jeszcze wrócimy, a wobec tego, że. Jestem na tle wieczorowym. Jutro najważniejszy wieczór, taki rozrywkowy, bo ten najważniejszy dla mnie i dla wielu Polaków wieczór już był, czyli wigilia. Ale to była inna specyfika, inna atmosfera. Jutro wszyscy bawmy się. Nawet zostając w domu, wypijmy trąbkę szampana. Złóżmy sobie życzenia żeby było sympatyczne wkroczenie w Nowy Rok. A potem, a potem życie pokaże, co ten rok nam przyniesie. I obyśmy w tym roku byli zdrowi, kasy nam nie brakowało i żebyśmy się spotkali na przyszłe święta, na przyszłego Sylwestra w takim samym składzie, w takim samym humorze i w takim samym zdrowiu. Czego sobie i Wam Życzę. Do zobaczenia za tydzień, bo jak deklarowałem, teraz widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.